strzelcie, gdzie jestem? Na starych śmieciach jestem! Jesteście na kanale Enjoyment Family, Marta jestem, a to jest moja siostra. Dzień dobry. Cześć! No i w pierwszej kolejności chcemy iść na zakupy, na ciuchy. No, więc leci. Daj mi gumę. Daj łapę. Daj łapę. No ja. Łapę. Łapę. A masz coś dla niej? Cześć. Tu! Mamy na górze. Z przyzwyczajenia. Asia. Zarąbiste są, tylko z dziurami. A patrzcie, patrzcie. Tylko dziura. No. Tu też są te anyway, ale 32. Już w ogóle dramat. Jak go petniesz? To są modne poszarpane. Ale to i tak będzie krótka. No to taki crop top. Crop top. Patrzcie, jaką ma bluzkę. Chciałaś tam jakąś ode mnie, więc jak coś to wymiana tylko i wyłącznie. Ja chciałam miałam u ciebie? To. Ja coś nie miałam u ciebie. Tak, chciałaś ode mnie. Mamy no, ale z tego bym waliła tą bluzkę z taniego, co zostawiła, nawet fajne. Jak patrz, nawet na szczątki. Nie, on jest cały luźny. Tutaj jest rep podszyty. No widzisz, jest połapany. Ale pochytany. Oj. Też mam basy. No to są też, a ta jest fajna. Patrz, ta jest. To mam identyczną. Nie, Zara, wymiana na Zarę, wymiana na Zarę, wymiana na Zarę, wymiana na Zarę. Chodzi mi teraz dusz. Ała! Dziękuję. O, zielona. Oddaj mi tą bluzkę. Masz. O, Zara. Nie, Aśko. Ale ona ma ubaw, Jezus Maria. Trochę wstyd, trochę wstyd. Dojechałyśmy z powrotem! Kotel. I wiecie, co sobie narobiłam? Rewelacja. Patrzcie, jak rozwaliłam gacie. Masakra. Miałam taką fajną dziurę i jak je zakładałam w ciuchach, to nogę wcisnęłam i tylko poszło. I słyszałam tylko rechot mojej siostry, jak mi dżinsy rozwaliły się. Ja pierdzielę. Tak lubiłam te dżinsy, ale to już jest przesada. Ta dziura to... O Jezus, jeszcze tą sobie naderwałam. Brawo ja. Oh, dobra, teraz Asia za chwilę jedzie do pracy. Ja idę do koleżanki pomóc z przeprowadzką. Suma summarum przeprowadza ta sama firma, która przeprowadzała i nas. Jak się czujemy? Doskonale! Czy ty filmujesz jakieś pizzę w aparacie? No. Super. Dla potomnych. To są kwiatki, które już pokazywałam, miałam pokazać jakiś czas temu, które wyglądają jakby próbowały wyjść z doniczki. Mam jedno jabłko. Ja mam cztery. Panowie, kupują binda? O. Buty. Na chwilę. No jeszcze nie. No to dzisiaj z wieku pomna. No. Co za zespół? Przybyli ułani pod okienko. Okej? Okej. Masz szeroki repertuar. No. Masz szeroki repertuar, jeżeli chodzi o ten. Jeszcze raz? No i co, ja mam tylko tyle tego? To się cieszę, przynajmniej jesteś spokojna, że wszystko się zmieściło. No, dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja mam tutaj, ty masz gdzie? Tam. Dobra, to ja... Jedziesz za mną, czy...? Tak. Dobra. Bo nie wiem, gdzie tam mam jechać, także za tobą. Ale ty... Nie, żeby cały czas tak
Dobra, ale daj mi jeszcze raz adres. No, my właśnie idziemy na nowe mieszkanie, panowie już przeprowadzają tak samo sprytnie jak u nas, sprawnie, szybko i bezproblemowo, także ponownie daję wam, odświeżam cały kontakt i ponownie podaję wam adres, numer telefonu i tak dalej, czyli wszystkie informacje, które potrzebowalibyście, żeby się przeprowadzić z dobrą ekipą. No i co, my jedziemy, zaraz wam pokażemy coś nowego. Pokazuj, co tam masz. O, fakt! Jak tu ładnie! Jak tu ładnie! Jak tu ładnie! O, jaka duża kuchnia! Jadalnia jest osobno! Zajebiście! Fajnie, nie? No zajebiście! Ale co? Dzień dobry, witam Państwa! Prawda dziecięcego jeszcze? A czy wy jesteście z dziecięcego? O! Nieważne, to jest już najbliższe, że nic nie zmienia. Zdecydowanie lepiej. No. Nie mogę się napatrzeć, ile tu jest okien. Tu jest jasno. Będzie tam miał tyle miejsca. Już prawie mamy. Ja już jestem w aucie, nie pożegnałyśmy się, bo po prostu nie było czasu. Teraz jadę po Krzysia, idziemy zerknąć, zobaczyć na kuchnię, co tam się udało wymodzić, jak wygląda projekt i przede wszystkim jak wygląda cenowo. Zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Ci kolor wrócił. No. No, my wróciliśmy, różnie bywało z tą kuchnią, tak powiemy. Znaczy projekt był ładny. Projekt mi się bardzo podobał, jako nowoczesność, designerskość. To co ja chciałam, to było uwzględnione. Tylko, że... Zdążyliśmy się pokłócić. Aha. Fest. Fest się pokłócić, bo się okazało, że projektantka, ja powiem może od razu, dlaczego ja byłem zły. Zaprojektowała to tak, że powinniśmy sobie obniżyć okno, czyli gdy już mamy skończony budynek, jest już wszystko zamontowane, powinniśmy sobie obniżyć okno, żeby pasowało do projektu, przesunąć drzwi, żeby pasowało do projektu i jednocześnie ściągnąć kawałek podłogi, bo musimy oczywiście to pod te drzwi włożyć i tak dalej. Dlatego ja byłem bardzo zły na to, że mimo, że daliśmy wszystkie wymiary, to projekt polegał na tym, że powinniśmy przebudować trochę dom. A Marty bardzo, bardzo podobał się projekt ogólnie, bo projekt był ładny, ja muszę przyznać, że był ładny. Ładnie był zaprojektowany, fajnie by było, gdyby on pasował pod nasze mieszkanie. Ale najlepsze jest to, że po powrocie do domu, gdy zmierzyliśmy tą ścianę, no, okazuje się, że ta kuchnia by nam tutaj weszła. Bez problemu, bez żadnego przesuwania drzwi. Bez przesuwania drzwi, więc grubo zastanowiłem się przespać z tym parę dni pewnie i zadecydować. Mnie tylko rozwaliła opcja, strasznie nie lubię tego w ogóle w wycenach tych kuchni. Bo to była druga wycena takiej firmy, która się tylko stricte kuchniami zajmuje, że nikt nie może podać widełek. Szlag mnie za przeproszeniem trafia, sorry, ale powiem, bo szlag mnie trafia, jak się pytasz, pokazujesz jaką chcesz kuchnię, mniej więcej pokazujesz projekt, ona to wrzuca na papier, widzi już ten projekt, zrobiła setki kuchni i nie może ci powiedzieć, że to będzie no w zależności od tego i mówisz jej, że chcesz, nie wiem, laminat, wszystko w szufladach na Blumie, nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, bo tu nie chodziło o jakieś cargo, nerki wysuwane, obniżane półki, podświetlenia,
cuda na widy, bo był skończony projekt na szufladach na Blumie. Pytamy się, ile to będzie mniej więcej kosztować, bo wiadomo, mogą być jakieś niuanse z klankami czy coś. Nie wiem. No i... Wiedzieliśmy, że blat kamienny jest blatem drogim. Droższym. Ale pani projektantka powiedziała, że ten blat kamienny wychodzi w bardzo dobrej cenie. No to stwierdziliśmy, bardzo dobra cena. No to taka normalna cena dla normalnego człowieka. I w ogóle nie myśleliśmy o laminacie, też nam laminatu nie pokazano. Po czym przechodzi do wyceny ostatecznej i okazało się, że kuchnia kosztować ma około 20 tysięcy, a blat kosztować ma 10 tysięcy. Ponad 10, no. Ponad 10 tysięcy za blat. To chyba kogoś pogięło. No nie daleniu się, my nie chcemy takich drogich blatów. Po co nam takie drogie blaty? No ale jestem w szoku. No, ja się pytam, dlaczego nie można było powiedzieć od razu, że na przykład laminat będzie kosztować około 1000 zł, a to jest 10 razy droższe. Tak, bo tak właśnie wyszło, jak przeliczyliśmy to później na laminat, to wyszło, że tam laminat kosztuje 1500 chyba, a to kosztowało ponad 10 tysięcy. Jak można nie powiedzieć tego komuś, kto projektuje właśnie z tym kimś tą kuchnię i powiedzieć, panie, będzie kosztować ponad 10 tysięcy, stać was? Jak nie, to szkoda zachodu i zmieńmy to wszystko, od razu przeprojektujmy. Po co to wyceniać, no nie? Dobra, idziemy jeść pizzę, trochę się rozgadaliśmy, żegnamy się z wami. Dajcie znać, jakie są wasze jakieś tam, nie wiem, przeżycia z kuchniami i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!